Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i widzimy się w kolejnej części tutorialu naszego na album z małych bloczków, dla album dla maluszka. Ja się z Wami witam, dziękuję Wam za obecność tutaj, za wyświetlenia wszystkie, za komentarze, za Waszą aktywność, z całego serducha Wam bardzo dziękuję. Zapraszam też do subskrybowania, jeżeli ktoś ma ochotę, kliknijcie w dzwoneczek, wtedy na bieżąco dostajecie wszystkie powiadomienia o filmach i treściach, jakie na moim kanale się znajdują. Dziękuję też wszystkim wspierającym ten kanał, którzy jeszcze dodatkowo wspierają moje działania na YouTubie. Też można dołączyć, jeżeli ktoś taką chęć ma, poprzez przyciski pod każdym filmem lub na stronie głównej przycisk wesprzyj. No, słuchajcie, przechodzimy do działania. Już powiedziałam, co miałam. Nie będę już Was zanudzać, działamy. Słuchajcie. Na ostatnim naszym spotkaniu, ja jeszcze nawet nie zdjęłam, zostawiłam sobie tutaj te klamereczki, robiliśmy te strony nasze bliźniacze, to jakoś dziwnie, czyli takie, które wiecie, z dwóch stron wyglądają tak samo, fajnie nam się tutaj, fajnie się te bloczki, znaczy nie bloczki, tylko te, wiecie, te arkusze złączyły. Tu wykorzystałam ścinki papierów, więc wszystko super, tak jak powinno być. A my przechodzimy dzisiaj do strony, nie mniej, nie więcej, tylko ósmej lewej. I ja tutaj postanowiłam tak postawić na taką prostotę, bo myślę sobie, że na kolejnej stronie coś tam wymyślę bardziej, czy nie, może jakiegoś mega rozbudowanego, ale coś na pewno tam będzie się działo. I chciałam zrobić taką książeczkę, którą sobie naklejamy tylko na środku i tak w sumie to by było wszystko. Ja nie wiem, bo tu była ramka, więc tutaj chciałam tę książeczkę, ale patrzę teraz na jakiś taki fajny arkusik, który mogłabym, a może bym tutaj, wiecie, się skłoniła w kierunku tych paseczków, a potem sobie na drugiej stronie też coś z tymi paseczkami przemyciła, bo te paseczki mogą tu ładnie się wkomponować i jak my zrobimy tę książeczkę, tą otwieraną taką, to być może potem to, znaczy być może potem będzie to tak fajnie wyglądać, jak do tej książeczki zrobimy taki, jak będą te dekoracje, one będą ładnie się tutaj nam na tych paseczkach odbijać i też w związku z tym, że będzie to rozwiązanie takie dosyć proste, bo to będzie zamykana książeczka, aczkolwiek zastanawiam się, czy by nie zrobić takiej blokady z karty maty, takiej, wiecie, klapeczki zamykanej, bo to jest to też, co mówiłam ostatnio, że jeżeli mam zrobić coś do zamknięcia, już robiliśmy tam foliowe, to już mi wystarczy, bo tu wolałabym i pokazałam, jak można sobie fajnie to zrobić, a tutaj chciałabym już teraz, tak wiecie, żeby więcej tych zdjęć się mieściło, więc jak będzie to tu zamykane, to fajnie, jakbym jeszcze na przykład tutaj taką książeczkę dała, która mi zamknie to po pierwsze, a po drugie też będzie jeszcze miejscem na zdjęcie, może by zrobić ją z takim foliowym paseczkiem, gdzie jeszcze będzie można zdjęcie wsunąć, gdzieś tam dekorację na tej folii umieścić, wiecie, co mam na myśli, żeby no, ten potencjał tutaj jak najbardziej wykorzystać. Do tego będzie mi potrzebne, słuchajcie, ja patrzę, czy ja tu mam jakieś ścineczki. No ścineczki są, nie są na tyle duże, chociaż zaraz zobaczymy, ile on ma. No ten ma 13,4, ale to jest chyba taki, z którego nie zrobię trzech, bo my robimy 9,9, a z arkusza takiego A4 zrobimy. To ja bym raczej wolała, żeby to było wszystko tak fajnie po zorganizowane na, wiecie, na arkuszu A4, ale tutaj taki w poprzek, no chociaż 13,4 to mi nie wystarczy. Dobra, najpierw sobie dotnijmy arkusz w tym kierunku. Zobaczcie, na wysokość 13,4, czyli zdjęcie 9 na 13 jak najbardziej tu się zmieści. Z tego zrobimy sobie taką książeczkę zamykaną. To odkładam na bok. Zerknę, czy tutaj jeszcze mamy jakiś inny format, bo teraz potrzebowałabym tę książeczkę zamknąć tak, wiecie, w bok. No nie, zostały mi tylko takie te duże arkusze. Już nie będę rozcinać całego bloka. Tu jest jeszcze nasza karta. Posprawdzamy. Tu wszędzie jest 13,4, a ja potrzebuję trochę dłuższe, bo muszę zrobić zamknięcie i dystans, bo wiecie, jak będzie pod spodem książeczka, no to warto, żeby tam ten dystansik był, żeby się wszystko fajnie trzymało, to wezmę z tego większego arkusza. Musimy zrobić książeczkę. Słuchajcie, ja zrobię to w ten sposób, że w środku to będzie fajne, takie kraftowe, a na zewnątrz będzie
znowu to jaśniejsze, bo to będę i tak oklejała, więc no wiadomo, że i tak będzie tu oklejenie i tak, a środek może zostać, wiecie, taki oklejony, mieć tam kraftowe 9,4 na zdjęcie 9x13. Tu mamy idealnie, bierzemy sobie bigownicę i bigujemy tutaj w tym kierunku ciach. I to jest ta nasza pierwsza część, czyli ja sobie składam ładnie, ok, odwracam. I teraz przesuwam troszeczkę, czyli nie biguję równo z zakończeniem strony, żeby ta karta tam miała swobodę też ruszania się troszeczkę. I się przesuwam gdzieś tam o jakiś milimetr może. Jeszcze sobie odwrócę w drugą stronę. Tutaj przebiguję raz jeszcze po przeciwległej. I robimy ciach. No i tutaj, słuchajcie, w tym miejscu muszę sobie odciąć to. Pięknie przykładamy do i ciach. Tak, żeby to ładnie równiutko było. I zobaczcie, stworzyła nam się taka fajna książeczka. Tylko trzeba pamiętać, wiecie o co chodzi, gdzie mamy to do środka. No bo tutaj już by było o blokowanie, bo to jest tutaj trochę szerzej. A to jest na zewnątrz. I teraz spójrzcie. Ja tak sobie pomyślałam, że ona będzie tutaj. Pięknie będzie nam się otwierała w jedną i w drugą stronę i zmieści nam aż 3, 4, 5 zdjęć, a zablokowana będzie taką kartą tu w poprzek, matą, która będzie miała foliową opaskę, na niej sobie jakąś dekorację fajną zrobimy. No, ale tu musimy zrobić tę, wiadomo, naszą opaseczkę, chociaż teoretycznie ja też zawsze tutaj robię dystans, jeżeli chodzi o zdjęcia, ale myślę, że tutaj ona sobie powinna bez problemu dać radę, bo tutaj wejdą tylko raz, dwa, więc tu się fajnie zamknie. No powinno być dobrze, bo też, no nie wiem, no jakoś się może rozpędziłam. Jeżeli ktoś będzie czuł się pewny, ja też niekiedy tutaj robię takie wysunięcie, czyli wiecie, tutaj się mieszczą tak naprawdę dwa zdjęcia i trzy, no żeby nie było to tak bardzo mocno rozbudowane, ale myślę, że jeżeli nie zrobiłam, że da radę to tutaj unieść, natomiast jeżeli Wy będziecie sobie tworzyli potem, to warto sobie taki dystansik tutaj zrobić, czyli jak bigujecie tę drugą kartę, zrobić dystans i potem odmierzyć dopiero te 9,4. Chociaż ja tak patrzę na to, to myślę, że nie powinno być tu problemu, już nie będę zmieniać. To jest nasza karta na zamknięcie. To jest nasza karta, słuchajcie, na 13,4. I ja tutaj tyle sobie odmierzam, bo to jest ta moja... O, czekajcie, może inaczej sobie to odwrócę, bo będę bigowała po tej stronie też jaśniejszej, bo ta ciemna pójdzie do środka. 13,4, czyli na szerokość karta. Tutaj. Ciach. Praworęczna jakoś mi to tak lepiej od tej strony. I tutaj przeskakuję o jedno. No tutaj już trzeba zrobić dystansik, żeby tę całą kartę nam trzymało, więc tutaj wystarczy o ten jeden przeskok spokojnie. No i tu docinam tak, żeby tutaj tylko skrzydełko zostało, a tu sobie docinam na 9,4. Taka karta mata zwykła. Jeżeli ktoś, wiecie, ma ochotę sobie tutaj się bardziej pobawić, można robić takie składane karty. Wszędzie, gdzie ja robię takie pojedyncze, a ktoś ma chęć na to, żeby, wiecie, ten album zmieścił jeszcze więcej zdjęć niż, niż to, jak to mówią? Niż to na tyle, na ile przygotowałam. To można bez problemu sobie wszystko zrobić podwójnie. No, czy wszystko takie akurat maty. I zobaczcie, teraz sobie tutaj to tak postawimy. Siach. No i tu zawsze ta decyzja, którą muszę podjąć, czy ja chcę, żeby to było tak tu, wiecie, na środku, czy chcę, żeby to było bardziej wysunięte. No może to tak będzie ładnie wyglądać, ciekawie. O, nie? I to ja sobie wyjmuję. Ważne też, żeby ten grzbiet właśnie był z tej strony, czyli ten, który nam się tu zamyka. Żeby nie było tak, że wiecie, przykleimy to w tę stronę. Czyli jak my potem zablokujemy tutaj kartę, to będzie się to podnosić. Nie, nie, nie. Tu musi być ten grzbiet zamknięty.
Więc ja sobie teraz już tutaj nakładam klej. To jest ta tylnia część, czyli tu są te nasze klapki, a to jest ten tył. Muszki lubią kleje intraligatorskie. I rozsmarowujemy dokładnie tutaj, słuchajcie, na krawędzie, żeby się to mocno fajnie trzymało, żeby nic nam nie odstawało. Jeszcze raz sprawdzam, tu jest ten brzeg i o, tu mamy dociśnięte. Myślę, że tak tu fajnie góra-dół ładnie odstawała, a tutaj super to wygląda. Mogę się też fajnie posugerować i przesunąć to według tej żółtej linii. No, wtedy równiutko. Spójrzcie na to. Tu ładnie to przylega. Tu sobie nakładam teraz kartę i nakładam ją w ten sposób. Przeginam tak, że tu jest karta, tu jest dystans i tylko samo skrzydełko, ale ważne jest to, żeby ją ułożyć tak, że góra-dół ładnie będzie wyśrodkowana, żeby to estetycznie wyglądało. Tu sobie nakładamy na samo skrzydełko. Dobrze skrzydełko rozsmarowuję. Dociskam i jeszcze odwracam sobie, czy tu ładnie mi, oj, troszeczkę wyciekło kleju, ale to nic, przecieram, ładnie to sobie wyrównuję. Tu się otwiera książeczka, a tutaj się będzie zamykać i ten dystans nam robi tutaj, widzicie, jeszcze to miejsce na to rozbudowanie w środku i ja sobie tutaj teraz na górze robię kropelkę kleju, żeby się to dobrze tu trzymało i zablokujemy. Teraz od spodu, no i tutaj musimy ten dystans sobie fajnie zrobić, tak jak na poprzedniej stronie. O, oj muszko, czyli zobaczcie, ja sobie go na razie położę, bo jak ja na przykład podnoszę, no to ta karta, widzicie, ona, no jest to miękkie i to się przesuwa trochę, więc położę sobie tutaj na płasko. Tu mam ładnie kąt prosty, tu mam też równiutko ze wszystkich stron i dociskamy. Pamiętajcie, że dopóki nie jest to oklejone, to wszystko można jeszcze zmienić, przesunąć. Jak podniesiecie, uznacie, że gdzieś coś objechało, że jeszcze to nie jest to, to można to poprawić. No okej. No i słuchajcie, karta tutaj jest gotowa. Ja myślę, że też nawet pokusiłabym się o oklejenie tego po to, żeby założyć z Wami te folie. Zaraz tu sobie wrócimy. Czy mi tu ma? A nie, tu jest fajne by to było, ale to jest raczej z takim miejscem na napisy, to bym to włożyła gdzieś do kieszonki. A tu. Dobra, czekajcie, zaraz tu pooglądamy. Co my tu jeszcze mamy? Tu są okrągłe. Tu tak naprawdę można by nawet zrobić tę matę taką białą z, wiecie z czym, z tym apracikiem, bo my i tak będziemy na to naklejać, będziemy wsuwać tam zdjęcie, to po pierwsze. Po drugie, ta ozdoba i tak, wiecie o co chodzi, będzie na górze zdjęcia, więc w sumie moglibyśmy tak to zrobić, powiem Wam szczerze. No nie wiem, jak kto ma ochotę, bo papierów tu jest dość, więc to wiecie, nie jest tak, znaczy może inaczej, no nie jest tak, żeby to tu wszystko pooklejać oczywiście, ale no na tyle, co. No tu są ładne te grafiki, ale ja je zakleję zdjęciem, czekajcie, sobie sięgnę. A nie, mam tu jakiś kawałeczek, to zaraz zobaczymy. Zrobimy sobie. Delikatnie. Jak jeszcze przykleję zdjęcie, to. A co ja zrobiłam? Chyba gdzieś popłynęłam za daleko. Okej. Okay. Jak przyjdzie zdjęcie, to ono jeszcze też będzie miało taką delikatną białą rameczkę. Widzicie to?
super. Dobra, ja sobie to teraz... Wezmę ten... Gdzie jest ten mój... tusz, którym ja odbijam sobie z pętelki foto. Gdzieś się podział. Słuchajcie, używam kilku rzeczy na raz. To wygląda, ja tu mam ten drugi tusz, który jest do materiałów. Ale on będzie takim bardziej zimniejszym odcieniem. Ja sobie zerknę, gdzie jest ten mój... A, jest tutaj, dobra. On sobie jest na półeczce, a ja go poszukuję. Mamy raupo i tu sobie go fajnie ciach. Odkładam na bok. I tu mogę zamocować od razu folijkę. Jeszcze mi się wydaje, że miałam gdzieś taką małą, ale dobra, bez przesady. To jest naprawdę mała. Okej. No to mamy tutaj. To ja sobie tu utnę taki paseczek. Nie wiem, ze 3 cm. Myślę, że ze 3 wystarczy. Ja tu dołożę sobie do tej linii białej, bo... Pięknie. I on sobie w poprzek tu będzie zamocowany. A całą dekorację sobie na nim zrobimy potem, jak będziemy dekorować już nasz album. Ja będę używać tam wykrojników z Craft & You, więc myślę, że będzie fajna zabawa. O. Też mogłam zrobić to stempelek foto gdzieś, albo zrobię tak bardziej na boku, słuchajcie, też ładnie to wygląda. Mogłam zrobić tutaj, wiecie, żeby było bardziej widoczne, ale no już nie będę z powodu zdjęcia tego przekładała. Wiemy, że to jest miejsce na zdjęcie, więc też nie chcę przesadzać, no ale tak wizualnie i estetycznie byłoby lepiej, jakby było to odwrócone. Ale już... Bez przesady, damy radę. Jak ktoś widzi teraz, to muszę sobie zrobić właśnie na boku bardziej. A mogę dociąć jeszcze jedną kartę i zrobić na boku. Okidoki. Jakby mnie to miało denerwować, a zapewne będzie mnie denerwować, to biorę sobie tutaj arkusz, słuchajcie. I dotnę sobie. Robię na 9,1, żeby jeszcze ta biała ramka była. Najpierw sobie zamocuję tą folijkę, a potem będę oklejała. To sobie zostawię gdzieś na inną kartę. Bo i tak tam będzie więcej miejsc, w których będziemy to tak oklejać. Więc o, zobaczcie, tak bardziej na boku chcę to zrobić. Czyli jak będziemy zamykać, bo tu wiecie, że to jest strona, która jest na lewo. Nie chcę, żeby się otwierała mi do środka. Więc albo tutaj bardziej przy tym brzegu, żeby tu się podniosło trochę do góry, żeby to się lepiej otwierało. No też może być z prawej bardziej, nie? Bo my go będziemy zamykać tu. No dobra, będzie ta dekoracja też na całym. No albo z tej, że ta dekoracja tu będzie. Oj, co to są, słuchajcie, za dylematy. Widzicie, można to zrobić tak, że tą dekorację zrobimy w tym miejscu, to ładnie wygląda. Albo przesuniemy ją na tę stronę i będzie można zrobić taką bardziej bogatą, bo ona będzie mogła sobie wychodzić tutaj na bok. Będzie miała zdecydowanie więcej miejsca niż ta z lewej, więc no to już decyzja indywidualna każdego. Otwieram. Pamiętacie, że smaruję bardziej tylko przy górze, bo jak teraz to docisnę, to ten klej fajnie się tutaj rozleje w tym kierunku, ale... Wiecie, będzie mieć wystarczająco dużo miejsca, żeby sobie tu popłynąć w kierunku tego naszego końca karty maty, ale też na tyle, żeby nam tam nie wpłynąć pod nią. Choć tu mogłam jeszcze troszeczkę... O, dobra. Mamy to. Nie wiem, czemu sobie tutaj ubrudziłam, a to jest na zewnątrz. Mamy tu bardzo to fajnie równiutko zrobione, słuchajcie. Więc mogę teraz to
Myślałam, znowu to jest ta sama sytuacja, którą już mieliście, że sobie zaraz wkleję też kolejną kartę, ale ja muszę najpierw tutaj to zrobić, żeby się to trzymał ten plastik. Ja nadal kleję moim klejem plastikowe elementy. Bardzo dobrze się sprawdza. Na razie wszystkie albumy, w których wykorzystałam go do sklejania foliowych elementów, się trzymają. Więc myślę, że póki co nie mam żadnych podstaw, aby mu nie ufać. Aj, widzicie, nie ciachnęłam tego stempelka, ale zaraz to naprawię. Przyklejamy sobie tutaj. Otwieram i dociskam czystą łapką. Pamiętajcie, żeby mieć czyste ręce do tych doklejeń. I jeszcze raz sobie to foto na tej otwartej karcie, żeby tam żadnych zgrubień nie było ani problemów. No, teraz pięknie. I ja tutaj w tym miejscu, gdzie mam folię i papier, łapię sobie z jednej i z drugiej strony. No i to troszeczkę czasu potrzeba, żeby on się fajnie nam zespoił. A tutaj zamkniemy. Teoretycznie, widzicie, mogłabym to przykleić do naszej kolejnej, no do tej karty. Ósmej lewej, zobaczymy. Najwyżej na chwileczkę to otworzę i... Bo ona musi się, ta folia dobrze zastygnąć tam, czyli ten klej musi dobrze wyschnąć i związać ten foliowy element z papierem. Więc tu no troszeczkę tego czasu wymaga, dlatego ja nie będę już tego wklejała do karty albumowej. Poczekam, aż to się dobrze wysuszy, bo no wolałabym, żeby to tam się solidnie trzymało. No i tutaj słuchajcie, wysuwamy na zewnątrz dokładnie w narożniki. Sobie troszeczkę odsuwam, żeby nie ubrudzić. Dobrze. To jest nasza ta strona bliźniacza, a to jest ósma lewa. Będzie to wpięte w ten sposób, więc będzie otwierać się ta strona tu. I dopasowujemy papier skrapowy do bazowego. Tu akurat mamy bez problemu, bo z wszystkich stron pięknie ten bazowy papier nam... Miałam jakąś łapkę skleić. Jeszcze na moment sobie to otworzymy. I dociskam tu wszędzie. Myślę sobie, słuchajcie, że to też jest bardzo proste rozwiązanie. Ono nie wymaga jakichś, nie wiem, zaawansowanych umiejętności, jeśli chodzi o albumy. A naprawdę świetnie, świetnym jest rozwiązaniem. Mamy 3, 4, 5, 6, 7 zdjęć, więc super. Jedziemy tak, tak. A tutaj sobie to zamykamy jeszcze tą naszą klapeczką. Więc zobaczcie, świetnie to wygląda. Tu sobie zrobimy potem dekorację ładną. Jak zdjęcie się wsunie, można go przykleić, to ta dekoracja będzie na wierzchu. Normalnie bym to wklejała, ale zostawię, jak to wszystko się tutaj porządnie mi wysuszy, to wtedy sobie to powklejam. No, w następnym odcinku po prostu wkleimy sobie do naszego albumiku i będziemy jechać z kolejną częścią. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Kochani, kolejna strona za nami, już dziewiąta, tak? Więc my teraz będziemy tworzyli... Dobrze mówię? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósma. Przepraszam, ósma lewa, przed nami dziewiąta prawa. Będziemy robić sobie rozwiązanie na dziewiątej prawej. I to jest nasza już w sumie ostatnia karta albumowa i zostanie potem jeszcze tylko okładka. Więc no, albumiczek... rośnie, a ja zapraszam Was już do następnej części naszego wspólnego albumowania. Za dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że rozwiązanie proste, ale Wam się spodoba. Tymczasem zapraszam do kolejnego filmu na kanale, a ja się z Wami żegnam, życząc Wam cudownego wieczoru, miłego tygodnia. Do zobaczenia, moi drodzy. Do następnego razu. Pa, pa.